Nie, Peter Todd raczej nie jest Satoshi Nakamoto i HBO raczej szukało taniej sensacji, żeby spopularyzować swój film. Zgodziłbym się, że jeżeli w ogóle miałbym kogoś typować, to byłby to Halfini, ale i tak się nigdy tego nie dowiemy. Peter Todd, tutaj z lewej strony, po prawej Adam Beck. No, posłuchajmy, co on ma na ten temat do powiedzenia. Of jest to generalnie dziennikarstwo, które zupełnie rozjeżdża się z zasadniczą sprawą w sposób dość zabawny, ale tak moim zdaniem żenująco zabawny. Bo całym celem jest, żeby uczynić z Bitcoina globalną walutę dla świata, niezależną od państw. And people like you being distracted by nonsense. A ludzie tacy jak ty, tutaj mówi do dziennikarza, który kręcił film dla HBO, e, są rozproszeni przez nonsens, szukając jakiejś taniej e, sensacji. Zresztą, nawet jeżeli Peter Todd byłby Satoshi Nakamoto, wiadomo, że i tak by zaprzeczył temu. Natomiast sama argumentacja, może zaraz znajdę tutaj taką fajną analizę, ktoś zrobił, Zapewne Jameson Lob też się do tego odwoła i no, wrabianie w jego Nakamoto, Petera Toda jest, wydaje mi się, że dosyć grubymi nićmi szyte. No dobra, ale to tyle, jeżeli chcecie tutaj samego Petera pooglądać, jak on tu reaguje na to, co próbuje mu się zainputować, no to tutaj jest taki krótki film z nim, ale dzisiaj przejdziemy przez inne tematy bitcoinowe, zapraszam. Mm. No dla osób, które są chwilę w tym e, obszarze Bitcoina wiedzą, że to Vitalik Buterin jest Satoshi Nakamoto, więc nie żaden Peter Todd. Vitalik Buterin do współy z Craigiem Wrightem, a nie nikt inny, więc tu nie ma co dalej bić e, piany. E, jeszcze niektórzy by dodali, że we are all Satoshi, więc e, tyle w temacie Satoshi Nakamoto. Ale co tam z Bitcoinem? No, a z Bitcoinem, jak widzicie, nie najgorzej. To znaczy, patrzymy na hashrate, To ta niebieska e, kreseczka. hashrate na szczytach. Hash rate na szczytach. Dotychczas e, twierdziłem, że hashrate jest czynnikiem wyprzedzającym cenę. E, jak wiecie, jeżeli oglądacie moją serię z Giovanni Santostasi, e, Giovanni twierdzi, że jest inaczej. Czyli to e, czas jest tym, co napędza Bitcoina. Czas napędza adresy, adresy napędzają wartość, a wartość napędza hashrate i tak w kółko. Wydaje mi się, że to jest ciekawa teoria. No i pokazały się w tej chwili już trzy filmy. Będzie jeszcze jeden podsumowującym z Giovanni Santostasi na dziennej dawce dyskomfortu. Z całej tej rozmowy wydaje mi się, że to jest co teraz pokazuje taka najważniejsza kwintesencja do zapamiętania, jeżeli oczywiście chcemy zrozumieć, co Giovanniemu w głowie kwitnie. Mamy adresy spowodowane in time. To jest ten górny lewy róg, czyli adresy w bitcoinie rosną potęgowo w zależności od upływającego czasu. Następnie mamy price jako czy cena jako zależna od adresów. Następnie mamy hash rate jako zależny od ceny. No, i to tymi wzorami to w zasadzie pięknie ujęte z zależnościami, że tak powiem, w bardzo dużym uproszczeniu matematycznym. Czas do trzeciej. Adresy. Adresy do kwadratu cena. Cena do kwadratu hash rate to można byłoby w ten sposób streścić wszystkie tutaj wykminki działaniego chyba najbardziej zaskakujące jest to, że to czas steruje bitcoinem, bo to, że adresy do kwadratu sterują ceną, to w zasadzie prawo Roberta Metcalfa już o tym mówi, jeżeli popatrzymy sobie na prawo jakby Wzrostu sieci Network Effect, który Metkow opisał jako n razy n minus 1 przez 2, czyli no gdy rośnie ilość węzłów w sieci, no to wartość sieci rośnie wykładniczo, no to to z grubsza ta druga linijka o tym mówi. Mówimy o tym, że ilość adresów rosnąca do kwadratu wpływa nam na cenę proporcjonalnie. No, i wzrost tej ceny sprawia, że interesują się górnicy, dołączają hash rate, dołączają sprzęt, rośnie bezpieczeństwo, i to przyciąga nową falę adopcji. Czyli nowe adresy czyli znowu wracamy do pierwszej linijki nowe adresy zaczynają nam generować większe, większą wartość sieci, i tak w kółko. Najbardziej kontrowersyjne moim zdaniem z tego wszystkiego jest to, że w zasadzie. Za całą tą fizyką Bitcoina to można powiedzieć stoi jedynie czas. Upływa sobie czas, a Bitcoin robi swoje. Czas pokaże, czy tak faktycznie jest. Na razie mamy 15 lat pomiaru, które faktycznie wskazują, że no, Giovanni może trafił w sedno. Coś, co pewnie słyszycie na innych kanałach, chwile konieczne inne, inne kanały o tym mówią. Cykliczność Bitcoina co 4 lata się powtarza. Dotychczas wszyscy to... Utożsamiali z havingiem. Giovanni mówi: Nie, having nie ma znaczenia. Może miał znaczenie pierwszy having, bardziej. Teraz nie ma znaczenia, i to nawet nie, że symbolicznie having wywołuje nam tutaj tą cykliczność. Nie, to jest coś innego. I nie wiemy, co to jest. Że mogą być to wybory w Stanach Zjednoczonych, które też są to co 4 lata. Może to być zupełnie coś innego, czego sobie nie zdajemy sprawy. Bitcoin nam tego nie wyjaśni. Wiemy, że jest cykliczność. Prawie że perfekcyjna co 4 lata. I co dla mnie z tego wszystkiego najważniejsze da się to opisać wzorami i da się to narysować liniowo jeżeli potraktujemy skalę X i Y logarytmicznie użyjemy odpowiednich wzorów. No i to nam zostaje nie obserwować czy faktycznie tak się będzie działo. Giovanni ma swoje dashboardy zresztą będzie je niedługo też bardziej online'owo w których Pokazuje, jak jesteśmy względem obecnego prawa i jak będziemy się zachowywać w, w przyszłości, będzie to mierzył. No i teraz każdy z nas sobie może to na dzisiaj zmierzyć. Znaczy, ja wziąłem wzór Giovanniego i można popodstawiać sobie dane, czyli ilość dni od Genesis Bloku, i wstawić w wzór, w, podstawić te wszystkie. Zmiennej, i stałej, i zobaczyć, ile ta cena powinna wynosić. Zaraz możemy na to też jeszcze popatrzeć. Giovanni, jakby tutaj, ma pewne niespójności. Znaczy, on ten swój wzór minimalnie zmienia, mówiąc, że nie zmienia. Natomiast ja w różnych materiałach u niego trafiam na ten wzór i on się minimalnie różni. Naprawdę się różni o jakieś tysięczne miejsca po przecinku. Ale to sprawia, że nam może z tego wzoru wyjść, e, zaraz Wam pokażę, e, 30 tysięcy albo 80 tysięcy. Więc e, no, tutaj e, może przy kolejnym okazji też muszę się drzewa do go dopytać, który, który ze wzorów jest najbardziej prawidłowy, bo, bo jednak tam troszeczkę przy nim moim zdaniem zmienia, trafiłem na różne wzory. Ale nie o tym, to się czepiamy szczegółów, bo co do zasady wydaje mi się, że chłop trafił na coś e, fajnego. E, Giovanni bada też e, i to jest e, coś, czemu ja się też e, przyglądam ostatnio, że przed każdym e, mocnym bull runem, takim zdrowym bull marketem, który być może przed nami, zdrowym, no zdrowym, <gry> e, który być może przed nami, e, mamy mocny Wzrost globalnej liquidity, która według niego dam magicznych wzorów, wzorów, w tej chwili jest za niska jeszcze. No, oczywiście mamy Chiny, Stany Zjednoczone, które zaczynają jakby luzować i pojawia się płynność, ale ona jest jeszcze za niska. I jeżeli utrzymamy obecny trend, to być może za 2-3 miesiące ta płynność będzie na poziomie, która, zdaniem Giovanniego, jest wystarczająca do strygerowania bull marketu. Przynajmniej tak to miało miejsce w historii, historycznie. Dzisiaj jesteśmy trochę za nisko. Znowu, czy historia się jakby, czy to, że to liquidity jest za niskie, bo historycznie było wyższe, czy musi być tak tym razem podobnie, no, tego nie wiemy. Natomiast no, na, możemy analizować tylko tą historię, próbować się zastanowić, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Popatrzmy zatem na tą e, e, płynność. No Tutaj widzimy e, ta. Jaka to będzie różowa, różowa krecha to jest e, Global Liquidity, i tutaj dziwani e, zlicza M2, e, jeżeli chodzi o różne gospodarki, po prawej stronie tu widzicie z grubsza, co. Znaczy, on stara się wszystko zliczać, czyli e, gdzieś tam Fed, e, ECB, Bank of Japan i wszystkie inne. E, sumując to, i tutaj ta linia zaczyna widzimy, się wspinać, wspinać się. Ale jeszcze nie jest tam, gdzie powinno być. A skąd wiemy, gdzie powinna być? Ta biała kreseczka to jest Bitcoin, i tu z, z róż, zgodnie z różnymi wspaniałymi wzorami, których zrozumienie to już nie, nie, nie moja głowa nie pojmuje, ale tą płynność Giovanni sprowadza w pewnym sensie do wspólnego mianownika z, z, z tą ceną Bitcoina, i, i ona powinna nam przebić. Do jakby tą cenę bitcoina, być ponad tą ceną bitcoina. Wtedy, jakby mamy dostateczny poziom liquidity, który, no, jakaś część tej płynności trafia na rynki, w tym rynek kryptowalut, w tym na bitcoina i oczywiście też na inne rynki. I ona w pewnym sensie jest takim prerequisytem do tego, żeby bull market mógł wystartować. Minus całej tej analizy, którą tutaj Giovanni na razie mówi, że będzie mu jest taki, że jakby wagi tej płynności, tych dwójek z różnych gospodarek są porówno. To znaczy, żadna z nich nie jest preferowana w tych analizach na tą chwilę, bo Giovanni mieli cały czas w swoich modelach i w głowie, jak tutaj to dobrze przypisać wagi, jak te wagi wyliczyć, żeby to miało sens. Natomiast no powiedzmy, na, tym, na tą chwilę bazuje. No i we are not there yet i powiedzmy mamy tutaj jakby iść zgodnie z tym trendem, no to będziemy mieć jakiś listopad, grudzień, gdzie być może jeżeli Bitcoin będzie ciągle tu taki się troszeczkę zaniżał, zaniżał, z tej linii spadającego w dół, a liquidity będzie szło w górę, to powinniśmy listopad, grudzień mieć ten pik być może to się... Zbieżnie będzie z wyborami w Stanach Zjednoczonych, być może z czymś innym jeszcze, być może z jakimiś innymi dodrukami e, zobaczymy. E, wiemy, że e, gospodarki świata zaczynają luzować już pieniądz, ale jeszcze nie wszystkie. Ale teraz skąd wiemy, że tak ma być, że ta, ta płynność ma być ponad wykresem, ponad Bitcoin, jakby musi być jej więcej, no tutaj można się sobie popatrzeć na. Historyczne bull markety, które zaczęły się w momencie, kiedy. Tu, tu znowu mamy jakiś tam poprzedni, poprzedniejszy, e, poprzedni poprzedniejszy, z lewej, poprzedni. E, znaczy, z lewej mamy chyba 2000. Teraz nie zapisałem z tej wycinki, wziąłem z zapisków Giovanniego, e, ale to jest chyba 2017, ale 2018. A tu mamy ostatnią hossę, to na pewno. E, no widzimy, że tutaj. Była płynność mocno ponad bitcoinem, tak, było i zdecydowanie była nadmiarowa, excess liquidity. No i to w rezultacie wpompowało się też między innymi bitcoina. Podobnie było tutaj, również mieliśmy nadmiarową płynność i to nam w rezultacie wypompowało bitcoina wyżej. Na tą chwilę, tak jak powiedziałem, we are not there yet natomiast to jest tylko jeden z czynników, które powiedzmy obserwujemy razem z dziewaniem, zaciekle patrząc, czy dojdziemy z tą płynnością w górę i czy faktycznie tym razem będzie podobnie jak było w poprzednich cyklach natomiast jeszcze o czym mówi Giovanni, że de facto jeżeli jego zdaniem, jeżeli byśmy w tej chwili doszło do jakiegoś wybicia, jakiejś próba a ból ranu by się w tej chwili odbyła przy jeszcze takiej lichej płynności, no to to w zasadzie wolelibyśmy uniknąć tego scenariusza, bo to mogłoby zabić ten rajd no i on mógłby się drugim razem nie powtórzyć. Więc lepiej jakby za szybko się nie śpieszyć, <grym> lepiej nie startować cokolwiek to może oznaczać, kto to wystartuje, to się samo startuje, po prostu pieniądz zaczyna gdzieś wpływać, ale jeżeli by nagle się okazało, że mamy jakiś e, niby zaczynający się bullrun i zaczyna wszystko iść do góry, to może być to przy obecnej płynności krótkotrwały ride więc miejmy to na uwadze, jest to jakaś tutaj zdanie Giovaniego poparte jego analizami. Czy tak będzie, czy nie? No pewnie wolelibyśmy, żeby faktycznie, znaczy woleli i nie woleli, no, płynność rosnąca na rynkach, no to, to z jednej strony plusy i minusy, to pieniądz gdzieś wpływa, a z drugiej strony oczywiście powoduje inne kolizje, natomiast no generalnie tak, czekamy dalej, jak się zachowają kolejne banki centralne, czekamy na kolejne ruchy Fedu, na kolejne ruchy gdzieś tam Banku Szwajcarskiego Centralnego i ECB i, i tak dalej. Czy to jest warunek konieczny? Nie, natomiast wydaje się, że jest ważny. Czekamy też oczywiście FTX. FTX tutaj swoje miliardy zaraz będzie wypłacał w formie fiatowej klientom. No i ci klienci, część z nich, jakąś część z tych środków zapewne będą chcieli wstrzyknąć w rynek krypto. To jest takie założenie. Moje, a może być full thinking, kto wie. Natomiast no, należy popatrzeć na to też tak, że poza tą globalną płynnością, kapitał, który gdzieś tam czycha i generuje bardzo dużą falę, może mieć ten, 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 naszą taką mniejszą bombelkę, tą banieczkę kryptoświata i, i to, no, te FTX-owe środki też nie są pomijalne. Dobrze, ale żebyśmy nie tylko sami działali, człowiek żyje dalej. Jeżeli e, pamiętacie, to e, nagrałem takie dwa filmy, zdaje się, dokąd zmierza Bitcoin i czy przegapiłeś, to jest ten, czy przegapiłeś cyfrowy Manhattan. To jest pierwsza część, to jest film z Michałem Żeglarzem w roli głównej, a druga część tego filmu Jesteś normi, czy być Bitcoin maxi? To jest druga część z Michałem Żeglarzem w roli głównej. Swoją drogą, zobaczcie, wy bardzo lubicie moje filmy bitcoinowe oglądać, tylko się Bitcoin pojawia, to jest 5000, 3000, a człowiek zaczyna czymś innym mówić, to nikt nie chce słuchać. To też jest jakaś informacja, ale nie o tym dzisiaj. E, natomiast dodaje do myślenia, zobaczcie. E, z czasem grawitacja, atencja idzie do bitcoina, cała reszta shit. No to się okaże. W każdym razie Michał Żeglasz tutaj swoje wywody pokazywał na konferencji w Nashville od. E, Taki w zasadzie cookbook, co zrobić, gdy jesteś indywidualną osobą, korporacją, instytucją, państwem, funduszem, fundacją charytatywną i tak dalej. Co zrobić, byś wygrał? Oczywiście, maksymalizując się pod bitcoina. I no, starałem się to na swój tutaj język przetłumaczyć. Ewidentnie jakby to jest Orange pilowanie. Tak? znaczy to, to jest wejście w, w teniki Bitcoina i próba zmaksymalizowania się pod po Bitcoina i zarażania Bitcoinem jak najbardziej. Michael Saylor oczywiście jest bardzo mocnym bitcoinerem. Ale no tutaj zaraz przejdziemy do, do pewnego wniosku, który... Fajnie na Twitterze wniosku, no, czy jakieś takie analizki, którą fajnie na Twitterze podsumował o kryptowaluty. Czy to aby na pewno jest zdrowe, co Michał Żeglarz robi? Bo co Michał żeglarz robi? No, oczywiście sam tych Bitcoinów nałupał tam dużo, zaraz na to popatrzymy. Inni jego strategię naśladują, ale teraz czy to w pewnym, w pewnym momencie nie runie? Czy to jest na dobrym fundamencie wszystko budowane? Tu widzimy, w tej chwili MicroStrategy posiada 252 tysiące bitcoinów. To jest tweet od Simona Gerowicza, czyli CEO Markets, MetaPlanet, przepraszam. CEO MetaPlanet, czyli firmy, która gdzieś tam kopiuje te kroki. MicroStrategy, czyli wzięli ten cookbook od Michała Żeglarza już jakiś czas temu i jakby jadą z Koksem podobnie. Oni mają na tą chwilę 640 bitcoinów. To jest tutaj ten czerwony boksik, to Simon zaznaczył. No i pisze: Widzicie Metaplanet w tym czerwonym boksie na dole. Spodziewajcie się, że będziemy zajmować coraz więcej miejsca w przyszłości wśród innych bitcoinowych tytanów. Tu widzimy jakby ewidentnie, że zaczęli od zera, i już są na 640 bitcoinach. No i takich firm. Imitujących czy też kopiujących te kroki, zapewne będzie się pojawiało więcej. W pewnym sensie maraton digital też to robi, dokupując bitcoiny, lewarując się trochę, a powinni sprzedawać, że to górnik jest, to wykopie, sprzeda, zapomni, a nie. No i jakby będą kolejni naśladowcy wśród korporacji, będą naśladowcy wśród państw, idąc za El Salvadorem zapewne. No teraz pytanie jest takie, czy ta strategia MicroStrategy jest zdrowa? No i zachęcam Was do analizki, którą popełnił KO Kryptowaluty. Nie zawsze się zgadzam z, z tym, co gdzieś tam KO pisze, ale robi fajne rozkminki i nie muszę się zgadzać, by, 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 by pokazywać. Tu akurat uważam, że jest to fajna rozkminka. No i myślę, że warto też krytycznie popatrzeć na to, co robi Michał Żeglarz. To znaczy... No To nie jest nic nowego, bo te wszystkie rzeczy tutaj e, omawialiśmy, że Michał Żeglarz de facto e, pozyskuje kapitał e, no, poprzez rozwadnianie akcji swojej e, firmy. W takich kilku segmentach to pisał K.O. kryptowaluty, analizując zadłużenie firmy MicroStrategy, My, e, która na tą chwilę przychód za 23 rok 500 milionów dolarów. Koszty bez bitcoina, czyli bez tych kosztów związanych z zakupem bitcoina, 616 milionów, więc de facto za 2023 rok e, straty osiągnęli w wysokości 115 milionów dolarów, a mimo to zakupili wówczas 56 tysięcy bitcoinów, wydając miliard 700 milionów dolarów e, na to. E, oczywiście by takie zakupy poczy, poczyniać, są, są zadłużeni. Natomiast no tutaj K.O. zauważa też, że ten dług, którego zapadalność była na 2025 rok, w zasadzie udało im się spłacić wcześniej, przed czasem. Pytanie: Skąd wzięli pieniądze? Punkt D: Rozwodnili akcję spółki, spłacili zobowiązanie nowymi akcjami. Więc e, jak najbardziej tutaj rozwadnianie akcji e, MicroStrategy następuje, Znaczy, no, czyni to nie jedna firma, no Michał Sailor jakby... Właśnie, jeżeli oglądacie te moje dwa filmy, które tam nagrałem o Michału Żeglarzu, Michału Żeglarzu to on jakby mówi, pokazując, zresztą może zaraz pokażę jeszcze jeden z tych slajdów na, e, w przerwie, jeżeli chcecie być z Amazonem, Microsoftem, Googlem, to życzę, życzę Wam powodzenia. To jakby są giganci, którzy idą, inwestują w AI i być może jesteście w stanie przebić Amazona, jak będziecie super nowym Elonem Maskiem. I z tym umysłem Elona Maska będziecie nową Teslą, albo z umysłem Bezosa będziecie nowym Amazonem. Szans na to są nikłe. Natomiast ja wam tutaj daję cookbook na to, jak być MicroStrategy, popatrzcie na wyniki MicroStrategy, tam Michael Saylor pokazuje siebie jako tego lepszego, No, de facto pokazując co robi, on dokładnie pokazywał w tamtej prezentacji co robi, te, te moje dwa filmy to w języku polskim tłumaczą, że on pokazuje i chcecie być maxi, super maxi, hiper maxi, to tylko pytanie, jak bardzo rozwodnicie swoją firmę, jak bardzo się zlewarujecie, zadłuży, zadłużycie, żeby jakby postawić na Bitcoina. Więc Sailor niczego nie, nie ukrywa, to, co tutaj zebrał KO kryptowaluty, wydaje mi się, że no, warto sobie prześledzić, żeby wejść troszeczkę bardziej w, w detal, że no, MicroStrategy jako firma de facto generuje stratę, Zysk, który generują, nie są w stanie jakby tej straty pokryć. Więc pytanie, czy nie będzie takiego momentu, w którym im nie starczy gotówki? Pytanie, czy nie będzie takiego momentu, w którym tak rozwodnią akcje firmy, że nie będzie chętnych? Pytanie, co się stanie, jak nastąpi zjazd ceny bitcoina, taki, że no być może rozjedzie to strategię Michała Żeglarza. Tego, tego nie wiemy. No widzimy, że też w, w części tej analizy K.O. pokazuje, ile jest tych, to są trochę stare dane, bo na tą chwilę już jak już MicroStrategy ma więcej niż 226 tysięcy, ma 252 tysiące, no ale jakby widzimy, że ta czerwona część to są te Restricted Bitcoin, czyli te, które z jakichś względów nie mogą ruszyć, a te pomarańczowe to są te, które mogą ruszyć. No więc jeżeli by się coś takiego działo, że muszą ruszyć, to oni mają co ruszyć, tak? Czyli prawdopodobnie może być moment, w którym Michał żeglarz, mimo że twierdzi, że nie sprzeda, do not sell your Bitcoin, to być może sam zacznie sprzedawać, jeżeli będzie musiał. Tego nie wiem, jak się zachowa w sytuacji podbramkowej, czy będzie miał taką sytuację podbramkową. Natomiast należy mieć gdzieś tam w tyle głowy to, że zwykle te największe sukcesy, które nam tworzą i rosną w HoSie. No to w BESSie potem czasami się okazują bańką i pękają, i są rozwalonymi voyagerami, e, Celsjuszami, e, z hakowanymi giełdami albo innymi e, cudami. Więc tam, gdzie dzisiaj jest hype, tam, gdzie dzisiaj jest pompa, no to w, w BESSie to może być punkt zapalny i to może być coś, co wygeneruje nam gigantyczny zjazd wolałbym, myślę, że każdy z nas by bańka Michała Żeglarza nie pękła, natomiast ewidentnie Michał Żeglarz dzisiaj stosuje bardzo mocny lewar, który zresztą pokazuje, opisuje w cookbooku, jak to robić, jeżeli chcecie być nowym microstrategy, więc będą firmy, które prawdopodobnie będą szły tą strategią, no i pytanie jest, jak długo ta strategia ma szansę zadziałać i czy będzie moment, w którym to wszystko się poskłada. Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre tutaj analizka, zachęcam Przylinkuję KO kryptowaluty do tego filmu. Wydaje mi się, że do takich mega byczych i piłujących prezentacji Michała żeglarza warto też mieć to sceptyczne czy też krytyczne spojrzenie, które no, tu które w pewnym sensie zebrał do kupy KO kryptowaluty. No, ciągle pozostaje pytanie, właśnie czy sailor to geniusz? No, na to wychodzi, że obecna strategia dość dobrze działa. Ale może, może jest geniuszem, dopóki przestanie nim być. No, zobaczymy. Może być największym przedsiębiorcą, że tak powiem, dekady albo i setlecia. Może być najbogatszym człowiekiem świata, być może za, za, za jakiś czas, jeżeli mu to wyjdzie. No, może być bankrutem i pociągnąć cały rynek w dół, jeżeli coś pójdzie nie tak. Hmm, Zastanów się, co potencjalnie mogłoby pójść nie tak. Tutaj wam jeszcze tylko pokażę to, do czego się odwołuję. Reality check z prezentacji właśnie Michała Żeglarza. Corporate Triple Maxi Strategy, czyli taki compounded, tak? Czyli z roku na rok od 2020 roku. Jak sobie radzi MicroStrategy względem no, giganta i sukcesu Nvidia, Tesla, Google, Microsoft, Apple? Zobaczcie, Meta, Netflix, Amazon. MicroStrategy number one i to gigantyczne wzrosty 1339%. I ja Wam tutaj daję cookbook, co robić. Ta prezentacja jest naprawdę, jakby, ona owszem, jest bardzo stronnicza, bardzo taka orange pilująca, ale wydaje mi się, że warto ją sobie prześledzić. Wyłożyłem ją tutaj dla Was w formie filmu. Bo daje spojrzenie, co tam w głowie Michała żeglarza kwitnie. Możemy potem obserwować, jak to wszystko ewentualnie zaczyna przechodzić na inne firmy, państwa, instytucje. Tu są też strategie dla osób indywidualnych. No i gdzieś tam w tyle głowy trzymajmy to, ten, tego, te, te, tą analizkę, którą tej K.O. zrobił, że no to wszystko może, może działać w pewnych warunkach, natomiast przy jakich black swanach, przy których Bitcoin by zjechał albo coś by się powinno z płynnością u Michała żeglarza, no to to może się też źle skończyć. Gdy takich naśladowców będzie więcej, no to będzie mieć spotęgowany efekt jakiejś pękającej bańki. Taki scenariusz jest. Być może to jest jakiś scenariusz na. Wiadomo, każda hossa ma swoją euforię. Może, może no i dojdzie. Być może tu będzie to właśnie euforia korporacji i, i, i które wchodzą w instytucji, które wchodzą w strategię żeglarza. No i zwykle jest jakieś łupnięcie coś mega niespodziewanego, co mówi: no dobra, teraz jedziemy w drugą stronę. Więc pod koniec przyszłego roku, 2025 roku, tego łupnięcia bym wypatrywał. Ciekawe, co to będzie. Żadna hossa nie trwa wiecznie. Ta się na dobrą sprawę jeszcze dobrze nie rozkręciła. Może się nikt nie rozkręci. No, no ale znowu też nie samym Michałem Żeglarzem człowiek żyje. Dalej. Tutaj na raportach od pana Racjonalna Marchewka widzimy, że ETF -y cały czas swój głód na Bitcoina zaspokajają, BlackRock prawie 370 tysięcy, Grayscale no ten z kolei sprzedaje marchewki 220 tysięcy, Fidelity 178 tysięcy Bitcoinów oczywiście, ARK 47, Bitwise 39 i tak dalej. Całościowo 933 tysiące Bitcoinów etf -y amerykańskie e, mają, posiadają oczywiście wymienimy swoich klientów i oczywiście o ryzykach są związanych, gdzie to przechowują, nagrywaliśmy o CoinBase'ach i o tym, że być może zaraz BNY Melon tutaj się pojawi, bo już SEC im pozwolił, a to jednak bardziej zaprzyjaźniony niż tam jakieś CoinBase'y o tym dzisiaj nie będziemy się rozwidlać, natomiast e, możemy jeszcze sobie popatrzeć e, na taki obszar bardziej zagregowany, czyli tu Bitcoin Treasuries e, zbiera w różnych kategoriach, ale też w tej części Funds ETFs and similar Informacje o innych ETF-ach, no bo oczywiście nie na Ameryce się świat nie kończy. Więc jakby tu wszystko inne zliczyć, to mamy już prawie milion sto tysięcy bitcoinów w, w innych ETF-ach. Widzicie tutaj, to zarówno i Szwajcaria, i Kanada, i Niemcy, i inne, Wielka Brytania, więc e, takich miejsc, gdzie bitcoin istnieje w, jako opakowany fundusz w taki czy inny ETF jest, jest więcej i to wszystko sobie też rośnie. Sprawdź MicroStrategy, faktycznie 252 tysiące mają, więc ładnie im to idzie. Teraz jeszcze tu chciałem o tej części rządowej popatrzeć. Zobaczcie, Stany Zjednoczone 203 tysiące i one tu wypluły trochę. To chyba tam trochę Trumpowi próbował, próbują robić pod górkę. 10 tysięcy, 11 tysięcy, nie, no w tej jednej patce w połowie sierpnia 10 tysięcy bitcoinów, e, chlas, i już mają tylko 200 tysięcy. No a co, nie chcą się ścigać z Chinami? Zobaczcie, Chiny mają 190 no tysięcy. Myślę, że nie powinni tej pozycji oddawać. Zobaczymy, zobaczymy, na ile to jest jakby jednorazowa akcja, na ile tu coś się więcej będzie działo. Ja myślę, że to był taki tylko jakiś tam. Jeden sygnał. No w każdym razie Stany Zjednoczone, Chiny, Wielka Brytania, Ukraina, wszystkie mają tu po kilkadziesiąt, po kilkaset tysięcy bitcoinów. Butan ostatnio dołączył o tym, nagrywałem jakiś czas temu 13 tysięcy bitcoinów. Kupili nie, że tam ukradli swoim obywatelom albo znaleźli na ulicy pod kamieniem kupili poszli, kupili. Podobnie jak Pan Salvador on też. Kupuje regularnie po jednym bitcoinie, na dzień mają już 5800, kopią też swoje bitcoiny i no tutaj jak pana prezydenta, miej go w opiece wszystkie siły, bo no on dosyć niepopularny tu robi rzeczy i jest takim, no powiedziałbym najsłabszym ogniwem w tym wszystkim, no bo od niego to wszystko się zaczęło i na nim się kończy, więc jak tam przybył ktoś inny, jakieś nowe porządki, no To, 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 to tutaj Salwador. to na pewno, co Salwador robi, jest bardzo niepopularne na arenie IMF-owej, i tym sprawy. Więc no, dopingujemy im, ale też tak e, chciałbym wierzyć, że to jest utrzymywalne w dłuższej perspektywie e, czasu. No więc na Bitcoin Treasuries też sobie warto od czasu do czasu zerknąć. Popatrzymy jeszcze na ha, no Hash, to już mówiliśmy: 631 exahashy. To oczywiście różne metody można liczenia przyjąć, jeżeli chodzi o egzahasze. To jest jeden z lepszych e, takich dashboardów. Adres jest timechangestats.com i tu możecie Bitcoina oglądać przez różne okularki, przez różne perspektywy. Dzisiaj Bitcoin 243 tysiące złotówek. Zobaczcie. Ale drogo. E, no i co to jest wart ten jeden e, Satoshi? Tutaj e, 1000 Satoshi to jest wart prawie jednego dolara. No ja już się nie mogę doczekać tej serii kolejnej, gdzie będziemy nagrywać. E, gdzie będziemy nagrywać. E, znaczy ja konkretnie będę nagrywać, bo Wy nie będziecie nagrywać, ale ja będę nagrywać film One Satoshi One Cent, ale żeby to nastąpiło najpierw muszą inne strony nastąpić. Tutaj jedna rzecz, na którą chciałem Waszą uwagę zwrócić i akurat tu te dane fajnie zbiera ten dashboard, to jest difficulty adjustment. Akurat 4 godziny temu nastąpiło dostosowanie trudności Wydobycia Bitcoina, więc pozwolę sobie to skomentować. To się odbywa co 2016 bloków, średnio co 2 tygodnie. Czyli jeżeli Bitcoin jest jakby średnia jest uliczona za ten okres, jeżeli teraz bloki są produkowane za szybko. Cel to jest 10 minut na blok. No to znaczy, że za łatwo górnicy mają. No i podnosi im się poprzeczkę, czyli jest podniesienie difficulty, czyli te trudności zagadki, którą muszą rozwiązywać. Ona jest dostosowywana na kolejne 2016 bloków. Jeżeli jest z drugą stronę, to ta trudność zagadki jest obniżana. To czyni protokół, to się czyni z automatu. No i tutaj. Tyle, co akurat takie dostosowanie trudności nastąpiło. No i e, znowu wrócę na chwilę do Giovanniego. Giovanni twierdzi, że jest to jeden z największych geniuszy, e, w jakby osadzonych w bitcoinie, i Satoshi musiał w pewien sposób, e, być może nawet nie znając prawa e, potęgowego, ale musiał czuć, że e, Bitcoin musi mieć też hamulec. Będzie miał naturalną siłę napędową, ale tak jak w samochodzie musi być pedał gazu, to musi być pedał hamulca, bo inaczej na zakrętach wypa wypadniemy po prostu z trakcji. Tym hamulcem dla Bitcoina jest difficulty adjustment, czyli nie może być sytuacji, w której napędza się hype i bańka na tyle mocno, że nie ma. Limitów żadnych, bo to jest nieutrzymywalny wzrost. Wówczas mielibyśmy do czynienia z wykładniczym wzrostem. Wzrost wykładniczy jest nieutrzymywalny. Wzrostem wykładniczo eksploduje bomba atomowa, a zgodnie z prawem potęgowym zachowuje się reaktor nuklearny, który ma mechanizmy. E, hamujące. Bitcoin ma mechanizm hamujący w postaci difficulty adjustment. E, drugim z takich mechanizmów hamujących, który się pojawił w turnie, to jest e, z, zmiana infrastruktury, czy znaczy zmiana. No to, że górnicy muszą fizycznie, jeżeli Chcą więcej tego bitcoina kopać, muszą tą infrastrukturę sobie dokoptować, power planty, koparki i tak dalej. To wszystko wymaga czasu, więc to jest też taki czynnik hamujący, powodujący te tarcia, które sprawiają, że bitcoin nie wybucha. Jakby wybuchł, to byłaby jedna wielka eksplozja, przez chwilę byłoby fajnie, a potem by zmarł. Więc z tego powinniśmy się cieszyć i to doceniać, a nie się martwić. No i teraz obecnie następny difficulty adjustment, na tą chwilę szacuje się, że będzie musiałoby zostać obniżone, czyli current difficulty 92. Estimated Next Difficulty 80, czyli no to oczywiście jest duża rozbieżność, bo tyle co nastąpiła to dostosowanie trudności, więc kolejne dostosowanie trudności za dwa tygodnie, no ale z grubsza, co my się z tego dowiadujemy, że teraz bloki są łupane za szybko, więc że, przepraszam, że bloki są łupane za wolno. Więc należałoby y, trudność y, obniżyć. Y, no, oczywiście, jak się tutaj statystyki będą zbierać przez ten okres, to za dwa tygodnie sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Te inne wnioski tutaj można sobie z tego chartu y, samemu wyciągać. Jak widzicie, tu jest wiele zakładek związanych z zachowaniem sieci, y, też hash rate wszelkiej maści. Mining, tutaj też można sobie analizować, market, charts, inne zasoby. Jeżeli ktoś chce zgłębiać wiedzę dalej na temat bitcoina, do czego Was jak najbardziej zachęcam. To był odcinek 110 z serii dobrze Wam znanej. Na dziś to tyle. Cześć.